Dzień dobry z tej strony, GorillaSpar. Ja zapraszam Was tutaj na kolejny odcinek z gry Conflict of Nations. W tym odcinku będziemy robić inwazję tutaj na Pakistan, ponieważ Pakistan, jak widzicie, ma bardzo dużo złóż, których my potrzebujemy, dlatego sobie zrobimy, słuchajcie, taką małą y, inwazję. Aha. No, tutaj mnie zawsze, powiem szczerze, ciekawiło to, że nigdy nie mogłem za pierwszym razem podbi podbić Sri Lanki. Dlatego sobie od razu lecimy i podbijamy ten krajik mały. Eee, dodatkowo te jednostki z tych miast lądowych sobie przykładamy do. Mamibi. Mm, patrzę sobie, co jeszcze takiego mogę zrobić, prawda? Więc <laughs> na pewno, powiem szczerze, na pewno zrobię sobie tak. Tutaj patrzę się, co się dzieje. Tutaj widzę, że Kazachstan troszkę szaleje. I to mi się powiem szczerze, nie podoba. Nie podoba mi się nawet bardzo. Dlatego robimy tak zwaną szybką podmiankę. Wysyłamy te jednostki. A w zamian. Tutaj na spokojnie sobie atakujemy. Dodatkowo robimy drugą podmiankę. Wysyłamy te jednostki do podbitego miasta. A tutaj, y, podbite miasto, sobie y, atakujemy tak troszkę boczkiem. Sobie atakujemy mniej więcej. Słuchajcie, y, tutaj. Ten teren, prawda? I zatrzymujemy się tutaj. Będziemy się tutaj bronić. Więc bardzo fajnie. Dodatkowo, od razu sobie atakuję. Ten teren zajęty przez Pakistan, czyli to miasto. I się tutaj okopie, prawda? Hmm, patrzę się, co jeszcze mogę takiego zrobić. Otóż zaczynam produkcję tutaj Gwardii Narodowej w Namibii. W Mambi, przepraszam. W stolicy zrobimy sobie już bazę lotniczą poziomu drugiego, ponieważ będziemy sobie już odkrywać myśliwiec uderzeniowy poziomu pierwszego. Dodatkowo patrzę się, co tutaj jeszcze mogę zrobić, ale wiem, że będę na pewno. Zwiększał poziom tutaj pewnych rzeczy, czyli na pewno będę chciał sobie zrobić w tym miejscu, w Patna, zrobić sobie przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego. Dodatkowo zrobimy sobie bazową gwardię narodową. To na pewno. Dodatkowo chciałbym sobie dokupić za 9000 zaopatrzenia, troszkę, ponieważ przyda się nam. Patrzę się, co tutaj mogę jeszcze zrobić. Otóż w tym mieście chciałbym sobie zrobić przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego, ponieważ tutaj nam się powiem szczerze, y, troszkę y, przyda, ale będzie brakowało mi zaopatrzenia. Dlatego sobie kupimy za 10 tysięcy tutaj przemysł y, zbrojeniowy poziomu drugiego. Hmm, patrzę się, gdzie jeszcze mogę coś zrobić. Na pewno bym chciał tutaj w Bangalore zrobić sobie przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego i zrobić sobie bazową gwardię narodową. To na pewno. Tutaj, na pewno w stolicy, chciałbym sobie już zrobić pierwszy samolot myśliwiec przewagi powietrznej. Y, będziemy sobie robić. Mówię szczerze, w Jupir, yupi, y, w Jupirze albo w Jupirze będziemy sobie robić, słuchajcie, samoloty, myśliwce przewagi. Dlatego tutaj sobie będę chciał zrobić, yy, właśnie patrzę się. Mam trochę surowców i bardzo chciałbym je przeznaczyć na pierwsze takie... Rzeczy, które mi się powiem szczerze, przydadzą. Dlatego, pierwsze to zrobimy inwazję w tym kierunku. Powiem szczerze, to będzie pierwsze co zrobię. Drugie co zrobię, to przejedziemy sobie tą gwardią narodową, tędy. A potem przejdziemy sobie troszkę do góry. I pójdziemy sobie tutaj. Dlatego mówię na spokojnie, na spokojnie tutaj wszystko. Ja sobie tutaj wszystko, jak widzicie, powymieniam. Czyli te jednostki sobie wyślę na front, prawda? Czyli na pewno sobie te jednostki wyślemy tutaj, powiem szczerze, wyślemy sobie tutaj. I na spokojnie sobie zajmiemy tutaj yy, ten kraj, prawda? Yy, tutaj sobie robię już myśliwce przewagi, więc bardzo fajnie. Yy, w tym miejscu na pewno zrobiłbym kolejny przemysł, przemysł lokalny. Yy, tutaj, jak widzicie, będziemy mieć coraz więcej zaopatrzenia, więc bardzo fajnie. Tutaj sobie robię już drugi poziom, więc spoczy. sobie robię drugi poziom. Więc bardzo fajnie, na pewno, jak zrobi mi się baza lotnicza, będę chciał sobie zrobić tutaj drugi poziom. Yy, drugi poziom, powiem szczerze, przemysłu zbrojeniowego, ponieważ będziemy bardzo dbać o, o naszą gospodarkę. Tutaj patrzę, się Chiny za dużo nie robią. Więc mnie to bardzo cieszy. Dlatego chcę zająć też Pakistan, ponieważ będziemy, coś czuję, że będziemy musieli pomóc tutaj naszemu koledze w walce z Kazachstanem. Bo widzę, że Kazachstan za bardzo tutaj szaleje. Dlatego, dlatego myślę, że, że będziemy musieli tutaj powalczyć. Na pewno będę musiał tą flankę sobie, tą flankę sobie zabezpieczyć w momencie, kiedy będziemy walczyć z Kazachstanem. Gdyż on może sobie bezpośrednio, patrzcie się, przejść przez ten teren. A mi się to totalnie nie podoba, dlatego będziemy chcieli tak zrobić. E, tutaj sobie zrobię przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego, więc fajnie. E, tutaj powoli robię sobie właśnie. Patrzę, gdzie jeszcze mogę zrobić przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego, prawda, żeby sobie to wszystko tak fajnie ułożyć. Hmm. Ale myślę, że sobie zrobię tutaj przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego w tym miejscu, prawda? Ponieważ będziemy już przygotowywać naszą gospodarkę. Hmm. Tak troszkę pod. Yy, wiecie, pod dalszą yy, ekspansję, prawda? Dlatego na spokojnie. Yy, ja sobie tutaj już zrobię bazę lotniczą poziomu drugiego. Na pewno będę chciał zrobić za niedługo inwazję na Chiny po Pakistanie, ponieważ no. czemu nie? Tutaj patrzy się, co robi Arabia Saudyjska. Mhm. Tutaj patrzy się, co robi Egipt. Tutaj Syria, widzę, nic nie robi. Irak, widzę, coś robi. Tutaj gościu sobie gra solo, 44. poziom. Widzę, że fajnie sobie tutaj porobił rzeczy różne. Mam nadzieję, że zrobi inwazję na Arabię Saudyjską, bo wtedy yy, ja będę mógł pomóc na luzie i zniszczyć Kazachstan. I potem pójść do Chin. Więc, tak jak powiedziałem, fajne jest też to, że stać mnie od razu. Na bazy lotnicze, i jak widzicie, zdążyłem pierwszego dnia zrobić sobie trzy bazy lotnicze, z tego jestem mega dumny, mega zadowolony, dlatego bardzo też fajnie. My będziemy musieli myśleć powoli o zrobieniu portu i okrętów podwodnych, ale tak jak powiedziałem, na spokojnie wszystko. Dodatkowo pójdziemy sobie w samoloty patrolowe, marynarki. MLRS, radary, mobilny system rakietowy, Ziemia Powietrze, to na pewno będziemy, tym na pewno będziemy grać, ale mogę też zacząć grać samobieżnym systemem poja pojazdem przeciwlotniczym, ale tak jak powiedziałem, ja bardziej będę grał samolotami, przewagi, myśliwcami uderzeniowymi, samolotami patrolowymi i do tego Myślę, że będę grał y, tutaj siłami specjalnymi. Będę chciał sobie w tej grze z pograć. Z pokazać wam, jak się gra z pecnazem. Dlatego na spokojnie. Y, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie za nas kciuki. Cześć!